16 października obchodzony jest Światowy Dzień RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. O tym, jak ważna jest wiedza w tym zakresie i umiejętność wykonania takiej resuscytacji, mówił podczas spotkania w Drogomyślu ratownik medyczny Filip Fluder. Technika udzielania pomocy osobie, u której doszło do zatrzymania krążenia i zatrzymania oddechu, polega na naprzemiennym sekwencyjnym wykonywaniu uciśnięć klatki piersiowej i wykonywaniu wdechów, z tym, że coraz częściej w nowych wytycznych odchodzi się od tego rutynowego wykonywania wdechów, bo wiele osób to zniechęcało, do tego dochodzą teraz kwestie epidemiologiczne, a zatem czasami same uciśnięcia klatki piersiowej z odpowiednią techniką, z odpowiednią częstością, głębokością mogą zadecydować o uratowaniu komuś życia. Takie spotkanie jak to dzisiejsze jest ważne, bo ta wiedza to nie jest raz nabyta, to trzeba cały czas ćwiczyć, cały czas sobie gdzieś utrwalać w pamięci, bo kiedy dochodzi stres, to już to nie jest takie proste. No dokładnie tak. Wszystkie badania, które są prowadzone na temat pierwszej pomocy, mówią o tym, że jest ona najskuteczniej udzielana przez osoby, które utrwalają tą wiedzę w jakimś, co jakiś czas. A zatem na przykład mając regularne zajęcia w szkole, czy regularne kursy pierwszej pomocy w zakładzie pracy, faktycznie jest szansa, że gdy ta wiedza jest ugruntowana, jest usystematyzowana, to w sytuacji, gdy coś się zadzieje i dojdzie do tego ten bodziec stresowy, to i tak ten strach nas nie zdominuje i będziemy wiedzieli, co robić. Ogólnie dzisiaj nie tylko ta właśnie resuscytacja, ale też pokazujecie wiele innych metod, jak można komuś uratować życie, jak można pomóc. Tak, dokładnie. To jest bardzo dobra okazja, żeby zapoznać mieszkańców, chętnych, a przede wszystkim dzieci do tego, żeby zobaczyły, jak wygląda sprzęt, którego używamy na co dzień, jak wygląda prowadzenie takich działań ratowniczych. Jest to, myślę, że istotne również z tego względu, że ja sam jako dziecko bardzo się tym interesowałem i gdzieś tam przewijając się przy tych działaniach strażaków, pogotowia, czasami faktycznie możemy przeszkadzać, a takie okazje jak dzisiaj pozwalają na to, żebyśmy to my wyszli, że tak powiem, z naszym sprzętem i z tym, co mamy do zaoferowania dla mieszkańców, żeby oni mogli się z tym zapoznać, a w realnych sytuacjach już nie tyle przeszkadzać, ale bardzo często pomóc. No właśnie, no to teraz może przejdźmy do działania, bo już się trochę nagadaliśmy. No właśnie, jak wykonać fachowo tą resuscytację? Generalnie, jeżeli podchodzimy do osoby poszkodowanej, powinniśmy w pierwszym aspekcie ocenić własne bezpieczeństwo, czyli zobaczyć, czy osoba nie zagraża nam, nie posiada przy sobie ostrych narzędzi, czy nie ma tutaj odłamków szkła w pobliżu. Jeżeli wiemy, że możemy bezpiecznie podejść, a osoba nie nawiązuje kontaktu słownego, powinniśmy sprawdzić przytomność. Potrząsamy za ramiona i jednocześnie wołamy do osoby poszkodowanej: halo, czy pan mnie słyszy? Jeżeli nie reaguje, taką osobę traktujemy jako nieprzytomną. Największym niebezpieczeństwem u osób nieprzytomnych jest to, że może dojść do zatrzymania krążenia i oddechu, co jak najszybciej powinniśmy wykluczyć. I w tym celu bardzo prostą techniką, dwóch palców tutaj na podbródku i dłoni na czole, odchylamy głowę do tyłu, w ten sposób udrażniając drogi oddechowe. Możemy się pochylić nad osobą poszkodowaną, ale możemy też od tego odstąpić, dlatego że nowe te wytyczne epidemiologiczne mówią o tym, że sama obserwacja i nasłuchiwanie oddechu w zupełności wystarczy. I jeżeli w ciągu 10 sekund nie usłyszymy żadnego oddechu albo usłyszymy jeden, który jest również traktowany jako nieprawidłowy, to należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wtedy odsłaniamy klatkę piersiową, prosimy na przykład jakiegoś świadka, tak jak ja poprosiłbym Ciebie, o zadzwonienie po pogotowie ratunkowe. Jeżeli ja wiem, że pogotowie ratunkowe jest wezwane, to przystępuję do uciśnięć klatki piersiowej. Wyznaczam sobie tak orientacyjnie środek klatki piersiowej, no i dwiema splecionymi rękami u osoby dorosłej, a jedną dłonią u dziecka wykonujemy 30 uciśnięć. Jeżeli wykonaliśmy 30 uciśnięć, powinniśmy teraz wykonać 2 wdechy. Są do tego specjalne maseczki, są specjalne folie. Jeżeli jest to bliska nam osoba, nie mamy obaw przed wykonaniem wdechów, to wówczas odchylamy głowę tak jak wcześniej, zatykamy kciukiem i palcem wskazującym nos i wykonujemy 2 wdechy, tak aby zaobserwować uniesienie klatki piersiowej. No i po 2 wdechach ponownie przystępujemy do uciśnięć klatki piersiowej i tak naprawdę wykonujemy to albo do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, albo powrotu oddechu i krążenia, albo do naszego wyczerpania fizycznego,
albo do pojawienia się niebezpieczeństwa. I tak czekamy albo na ten pozytywny efekt, czyli powrót krążenia, albo na to, aż przyjadą służby, które pomogą nam w prowadzeniu działań. Niestety trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ta pomoc czasami dotrze szybko, a czasami dotrze bardzo późno. I warto jest przy okazji takich spotkań również wspomnieć o tym, że mózg człowieka zaczyna obumierać z powodu niedotlenienia już po około 4 minutach od zatrzymania krążenia, a czas dojazdu ustawowy pogotowia ratunkowego w terenach wiejskich to jest nawet do 15 minut. A zatem faktycznie widać tą dysproporcję i te pozostałe minuty po tych czterech to już tak naprawdę zależy od świadków, czy podejmą resuscytację i czy dadzą temu poszkodowanemu szansę na to, żeby powróciło krążenie, żeby mózg nie został trwale niedotleniony i uszkodzony, czy niestety tej szansy pozbawią, tak jak często to bywa, że przyjeżdżamy jako pogotowie do zatrzymania krążenia, gdzie jest kilkanaście osób z rodziny czy świadków, no i niestety nikt nie podejmuje resuscytacji. Niestety takie sytuacje najczęściej kończą się zgonem pacjenta. Inicjatorem akcji była Ochotnicza Straż Pożarna w Drogomyślu, ale w wydarzeniu wzięły również udział inne sąsiadujące jednostki OSP. Założenie całej tej inicjatywy, poza tym, że robimy RKO i uczymy się tego RKO, było, aby każdy przyszedł ubrany w swoim ubiorze zawodu. Żeby pokazać, fajny film nagrać, żeby go potem puścić w świat, żeby pokazać ludziom, że nieważne kim jesteśmy, co robimy, co wykonujemy, możemy udzielać pierwszej pomocy, możemy sukcesywnie wykonywać RKO. Światowy Dzień RKO w Drogomyślu zorganizowano po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni. Drogomyska jednostka nie próżnuje i już planuje nie tylko kolejną edycję, ale również inne wydarzenia, by zaktywizować lokalną społeczność. W naszej jednostce moich druhów i druhien jest 36. I trzeba naprawdę być kreatywnym i cały czas coś wymyślać, żeby ich zainteresować. Więc poprzez takie zainteresowanie jak dzieciaków wciągam też troszeczkę rodziców i całą naszą miejscowość tutaj, żeby jednak działali. Robiliśmy już sprzątanie naszego Drogomyśla. Poszło rewelacyjnie. Liczyło się podobno około 20 osób, że będzie. Było na 160 coś by naliczyli, a suma zebranych śmieci była ogromna, więc te dzieciaki, niech się już uczą od małego, że jak rzucisz ten papierek, pamiętaj, że kiedyś go będziesz musiał podnieść. Taka pierwsza pomoc, my ją często robimy na remizie, często ich uczę, bo mówię im, że jak coś w domu się stanie, czy w szkole, żebyście umieli pomóc. Na ulicy pójdziecie ze szkoły do szkoły i oni naprawdę chętnie do tych działań pierwszej pomocy podchodzą. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.